Chciałem zacząć od kilku uwag dotyczących, czy kilku informacji dotyczących życia politycznego w Polsce, poprzedzających te dramatyczne wypadki z grudnia 1922 roku. Takim wydarzeniem otwierającym porządek polityczny niepodległej Polski, znaczy po odzyskaniu oczywiście niepodległości, były pierwsze wybory do Sejmu. One odbyły się w styczniu 1919 roku i zadaniem tego Sejmu, bardzo szybko zwracam uwagę, no chodziło o to, żeby zamanifestować, że mamy do czynienia z demokratycznym państwem prawnym, o którego ustroju i rzeczywistości politycznej decydują jego obywatele w trybie wyborczym. Stąd te wybory były praktycznie, znaczy kraj był do tego nieprzygotowany, jeszcze nie było przecież ustalonych granic. W końcu stycznia te wybory się odbyły, a zadaniem Sejmu, który został wyłoniony w wyniku tych wyborów i to między innymi tłumaczyło fakt pośpiechu, było uchwalenie konstytucji. Ten Sejm miał zadanie o charakterze ustawodawczym, był zresztą nazywany Sejmem Ustawodawczym albo Konstytuantą. Uporał się z tym zadaniem w marcu 1921 roku, kiedy została uchwalona jedna z dwóch, czy pierwsza z dwóch obowiązujących w dwudziestoleciu ustaw zasadniczych, czyli Konstytucji, która od miesiąca uchwalenia nazywana była i tak ją do dnia dzisiejszego nazywamy, konstytucją marcową. Model ustrojowy, który przyjęty został w tej konstytucji, który notabene także był funkcją z różnych i sporów politycznych i obaw, bo niektóre partie decydowały się popierać rozwiązania, które szły wbrew ich programowi, wbrew wartościom, do których one się odwoływały. Ten przyjęty model określa się dzisiaj, zresztą wówczas także, modelem parlamentarno-gabinetowym. To znaczy, on sprowadzał się do tego, że mamy do czynienia ze słabą prezydenturą, to znaczy słabą w sensie kompetencyjnym. Prezydent nie jest wybierany przez wyborach powszechnych przez naród, tylko jest wybierany przez Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone Izby Sejmu i Senatu. Dzięki czy za sprawą tego, że nie wybiera go całe społeczeństwo, tylko wybiera go Zgromadzenie Narodowe, jest pozbawiony, czy to jest jedna z oznak, a decyzja ustawodawcy była taka, w tym modelu obowiązująca, że to jest właśnie prezydentura słaba w rozumieniu kompetencyjnym. To znaczy prezydent, krótko mówiąc, nie ma uprawnień, które czyniłyby go ważnym graczem na scenie politycznej, osobą wyposażoną, no krótko mówiąc, mającą władzę. To jest prezydentura, czy to jest urzędnik, który praktycznie rzecz biorąc, którego kompetencje praktycznie rzecz biorąc sprowadzają się do reprezentowania państwa na zewnątrz. To jest głównie funkcja o charakterze reprezentacyjnym. No mówię to dlatego, że o tą prezydenturę będzie się toczył bój i tym pierwszym w tych dramatycznych okolicznościach wybranych prezydentem będzie Gabriel Narutowicz. Właściwością tego modelu ustrojowego, który został przyjęty i który obowiązywał po uchwaleniu ustawy marcowej, był także taka cecha charakterystyczna, także istotna, przesunięcie wahadła władzy do Sejmu. To znaczy to miejsce, czy ten organ, w którym zapadały najważniejsze decyzje polityczne, i który miał istotniejsze kompetencje niż władza wykonawcza, to Sejm i partie w tym Sejmie funkcjonujące. Problemem polskiego życia politycznego, który dało sobie znać już wówczas, to znaczy w czasie pierwszych wyborów i później, w momencie kiedy odbyły się drugie, zaraz o nich powiem, te w wyniku których został wyłoniony Sejm i Senat, który wybierze prezydenta,
Tym problemem było niesłychane proszkowanie polskiej sceny politycznej. To znaczy mamy do czynienia z podziałami o charakterze biegnącymi wedle kryteriów ideologicznych. To znaczy wiele ugrupowań politycznych, to cała paleta od prawa do lewa z taką segmentacją w obrębie tych sektorów. To znaczy podzielona prawica, bo są dwie partie, czy dwa środowiska prawicowe, dwie partie ludowe, dwie partie odwołujące się do środowisk robotniczych o różnych barwach, o różnych tożsamościach politycznych, na co nakładają się jeszcze różnice bardzo interesujące, dzisiaj zupełnie zapomniane, niewspominane, różnice porozbiorowe. Bo Polska jest spoistym krajem, kiedy patrzymy na mapę, kiedy ona się przyobleka w kształt terytorialny, nabiera granic. No ale przecież ona była złączona z trzech albo czterech części, to z trzech zaborów, tylko jeden rosyjski też miał różną specyfikę, bo to było Królestwo Polskie i tak zwane Ziemie Zabrane, które były rozdzielone od siebie przez ponad 120 lat, a mieszkający w tych zaborach Polacy byli przyzwyczajeni do funkcjonowania w różnych rzeczywistościach politycznych, ustrojowych, prawnych, finansowych, gospodarczych, do innych standardów życia. A te różnice były ogromne o charakterze cywilizacyjnym. W zaborze pruskim przykład odsetek analfabetyzmu wynosił około 4%, a na Kresach Wschodnich, na wsi, w środowisku wiejskim wynosił ponad 80%. To są zupełnie różne światy. To jest naród, który łączy szalenie dużo, język, tożsamość, wyznanie w przypadku Polaków. No. Ale te różnice wynikające z funkcjonowania w obrębie trzech zaborów są bardzo znaczące. One są różnicami o charakterze cywilizacyjnym i gospodarczym, ale są także różnicami o charakterze politycznym. To dotyczy nawet tych samych partii. Polska Partia Socjalistyczna działała legalnie w zaborze austriackim. Jej reprezentanci brali udział w wyborach do zgromadzeń różnego rodzaju. Natomiast Polska Partia Socjalistyczna tu, w Królestwie Polskim, działała nielegalnie, była partią podziemną. One się odwoływały do podobnych wartości, do podobnego, miały podobny program, ale realizowały ten program przy użyciu zupełnie różnych metod. Piłsudski był, działając w Królestwie Polskim, no, osobą walczącą, uważającą, że trzeba stosować metody o charakterze terrorystycznym, prawda? Walcząc z państwem rosyjskim o niepodległość, a socjaliści w zaborze austriackim uważali, że najlepszą, czy jedyną dostępną metodą jest parlament i walka o charakterze parlamentarnym. No. Więc mamy do czynienia z czymś, nie z materią, myślę o życiu politycznym, czy współtworzących ją organizmach, w partiach politycznych niesłychanie złożonym. Na podział o charakterze ideowym nakłada się jeszcze ten podział o charakterze regionalnym, czy znaczy dawno zaborowym. Jest jeszcze jedna rzecz, która będzie widoczna i w trakcie pierwszych wyborów i będzie ważyła na życiu politycznym i w przypadku wyborów w 1922 roku. To są spory polityczne sprzed roku 1918. To znaczy mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać jakąś złą zaszłością, czy taką złą tradycją. Bo jeżeli my jesteśmy poddani trochę takiemu dyktatowi cezur chronologicznych, prawda? Listopad 1918 roku to nie jest w przestrzeni polskiej, przestrzeni politycznej punkt zero. To nie jest tak, że życie polityczne Polaków zaczyna się w listopadzie 1918 roku od momentu, kiedy marszałek Piłsudski, znaczy jeszcze nie marszałek, Józef, przyjeżdża z Magdeburga. To życie polityczne w warunkach nienormalnych, no bo braku własnego państwa, w warunkach zróżnicowanych, bo w tych wszystkich zaborach ono wygląda inaczej, toczy się wcześniej.
powstają partie polityczne, które toczą ze sobą spór o charakter, no taki trochę o rząd dusz, no nie biorą udziału w wyborach polskich, no bo tych wyborów nie ma, ale toczą ze sobą spory, ścierając się, spotykając się w wyborach do ciał przedstawicielskich innych krajów. No. Pierwszy bardzo ważny konflikt polityczny, czy najważniejszy konflikt polityczny, o którym tutaj można mówić, no zaczyna się na początku XX wieku, w momencie, kiedy mamy dwa duże ruchy polityczne, czy odwołujące się do, nie partii, tylko ruch odwołujący się do szerszych grup społecznych, mianowicie ruch narodowy i ruch socjalistyczny właśnie. No, jak się zachowywać, bardzo ciekawy konflikt, tak zwana rewolucja 1905 roku. Na to wszystko przed wojną nałoży się jeszcze jedna rzecz, mianowicie spory orientacyjne. To znaczy, jak Polacy mają się zachowywać wobec nadchodzącej I wojny światowej. Czy mają iść z Rosją, czy mają iść z Niemcami, czy mają iść z Austrią, czy mają iść z Rosją, to znaczy z jej koalicjantami, sojusznikami zachodnimi, czyli z Francją i z Wielką Brytanią. Więc to są wszystko czynniki, które w różnym stopniu, ale są obecne w polskim życiu politycznym, wpłyną na klimat i będą wpływały na klimat życia politycznego od początku, od listopada 1918 roku. Po uchwaleniu ustawy marcowej mamy do czynienia z takim okresem przejściowym, który jest wykorzystany do tego, żeby opracować ordynację wyborczą, żeby te wszystkie podmioty polityczne przyzwyczaiły się do tego, czym jest ta konstytucja, jakie jest prawo, o co się można ubiegać. Krótko mówiąc, żeby ten ustrój, który jest na razie wyłącznie ustrojem teoretycznym zapisanym w ustawie, został lepiej poznany. I w listopadzie 1922 roku zostały wyznaczone wybory do tych dwóch ciał, które wybierają Polacy wtedy nie przy jednym jednorazowo, tylko są dwa terminy głosowania. Najpierw wybiera się skład Sejmu, a potem skład Senatu. Na trzecie dopełnienie tego wszystkiego to jest właśnie wybór prezydenta przez połączone izby, przez Zgromadzenie Narodowe. Wynik wyborów listopadowych z 1922 nie był wynikiem różnym, daleko od wyniku w roku 1919. Mamy do czynienia z przewagą partii narodowych czy środowisk narodowych tu, w centralnej Polsce, w Warszawie, w Królestwie Polskim, co wynika z tego tytułu, że endecja działa legalnie od 1905 roku. Więc to jest partia znana, mająca możliwość legalnego funkcjonowania, wyposażająca się w te wszystkie narzędzia czy instrumenty niezbędne do legalnego działania i wpływania na opinię publiczną, jaką jest prasa. No, socjaliści, o czym Państwu powiedziałem, działają tu podziemnie, w podziemiu, nielegalnie. Wydają prasę, ale wydają tą prasę w podziemiu o daleko mniejszym w związku z tym wpływie na społeczeństwo. Więc, drugi element, który był przewidywany, jeśli chodzi o wynik wyborów, no to jest właśnie taki, że mamy do czynienia z niesłychanie dużą ilością partii politycznych. Znaczy spodziewano się, że ten Sejm będzie niesłychanie zróżnicowany, z trudnością wyłonienia takiej większości sejmowej, utworzenia rządu. I wszystkie te obawy, one rzeczywiście się spełniły. Mamy do czynienia z jednym blokiem koalicyjnym, który poszedł do wyborów i te wybory wygrał, ale wcale nieznacząco. Chrześcijański Związek Jedności Narodowej. Ukuto zaraz z tej nazwy deprecjonujący taką epitetową nazwę hiena. Znalazły się także w Sejmie dwa stronnictwa ludowe, właśnie zróżnicowane regionalnie. PSL Piast, który był bardziej małopolskim, w Małopolsce działającym stronnictwem, znaczy mającym więcej sympatyków i bardziej prawicowym, cokolwiek to znaczy, a drugi bardziej lewicowy, działający bardziej w Królestwie, Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie. No. Mamy PPS także i mamy drugą partię odwołującą się do środowisk robotniczych, mianowicie
Narodową Partię Robotników. No, więc tak to wygląda. W tej konfiguracji politycznej, w przekonaniu prawicy, że ona przynajmniej w centralnej Polsce dominuje, że ona jest partią o charakterze, no, to potwierdza do pewnego stopnia głosowanie partią większości, że ona uosabia wyobrażenia Polaków, czy poglądy Polaków, dochodzi do tego wydarzenia, które okaże się jednym z najbardziej dramatycznych wypadków politycznych w Polsce, który zaważy na wszystko, na biegu wypadków politycznych później, mianowicie wyborów prezydenckich. No, z racji tego, że prezydent nie jest wybierany w trybie wyborów powszechnych, nie ma żadnej kampanii. No, to jest coś takiego, że mamy do czynienia ze zwołaniem tego zgromadzenia, to znaczy ze wspólnym posiedzeniem Sejmu i Senatu. I partie, tak wygląda tryb głosowania, zgłaszają swoich kandydatów. Ci kandydaci głosuje się na wszystkich kandydatów. Kandydat, który uzyskuje najmniejszą liczbę głosów, odpada. Mamy ponowienie głosowania i tak dalej, do momentu, kiedy zostanie dwóch kandydatów o największej liczbie głosów oddanych dotychczas i oni się spotykają w tej rozgrywce o charakterze finałowym. Zanim doszło do głosowania, okazało się, że to jest kwestia, czy konsekwencja kompetencji prezydenta, tego, co pozwoliłem sobie określić mianem słabością tego urzędu, że na ten urząd nie chcą kandydować najwybitniejsze osobistości polityczne. A to już był pierwszy sygnał, że to jest, tu nawet nie chodzi o kwestię przyszłych wypadków i o osobę Narutowicza, ale to także była, to także był stan rzeczy, który wpłynął na to, że rząd został wybrany. No bo mamy, można powiedzieć, taką trójkę czy czwórkę najwybitniejszych polityków, najbardziej znanych i znanych. No to znaczy, no oczywiście Piłsudskiego, marszałka Piłsudskiego, który był traktowany jako polityk lewicowy wówczas, pamiętano jego związki z Polską Partią Socjalistyczną, ale odchodzący od tego. No, raczej już podjął taką, bycia raczej kandydatem ogólnopaństwowym, identyfikowanym z państwem, z wszystkimi tymi, którzy ponad poglądami partyjnymi czy ideologicznymi cenią dobro państwa. No, ale zanim jeszcze doszło do głosowania, on udzielił wywiadu i powiedział, że nie ma zamiaru kandydować, nawet nie uzasadniając tego. Z obozu przeciwnego, czyli z obozu narodowego, no liderem tego obozu narodowego, politykiem o wielkiej zasłudze dla powstania państwa polskiego, reprezentującego Polskę na konferencji paryskiej kończącej wojnę, był Roman Dmowski, no, który także z tego zaszczytu nie skorzystał i nie zdecydował się na kandydowanie. Z Ruchu Ludowego, nie wiem, czy tę osobę można porównywać do Piłsudskiego i Dmowskiego, no ale jeśli chodzi o jego znaczenie, o jego popularność na wsi niewątpliwie, to jest Wincenty Witos, no, który także nie chce kandydować. I właściwie jedynym w Ruchu Socjalistycznym to było tak, że zawsze, że on był tak skonstruowany, znaczy Polska Partia Socjalistyczna, żeby tam nie było lidera. No to jest partia odwołująca się do wartości demokratycznych, więc to przywództwo, te władze partyjne były tak pomyślane, żeby nie było przywództwa skupionego w jednej osobie, tylko żeby... No ale taką osobą bardzo popularną, jednym z politykiem o najdłuższym stażu, właśnie działającym na terenie Galicji, był Ignacy Daszyński. I on to był jedyny polityk, jeśli byśmy go wpisali w tą wielką czwórkę, który zgodził się kandydować. Znaczy uznał, że to jest naturalne zupełnie, że jego partia PPS go wystawi. I w takiej sytuacji mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać szukaniem jakichś kandydatur zastępczych, prawda? Pojawiły się pierwsze komentarze już wtedy, jeszcze przed samym wyborem, że to jest system, który jeszcze się nie wykluł właściwie, prawda? Jeszcze ta konstytucja
Jeszcze Polacy się nie mogli przekonać, na ile ta konstytucja kreuje dobry ustrój, a już się okazało, że coś jest nienaturalnego, żeby nie powiedzieć dziwnego. To znaczy, że ci, którzy powinni kandydować o najwyższe stanowisko i powinni traktować to jako coś zaszczytnego, od tego się, znaczy dystansują się od tego. No, ale polityka ma swoje prawa. Jeśli nie chcieli kandydować wielcy, to trzeba było szukać innych. To nie znaczy, że oni byli mali czy gorsi, ale o na pewno mniejszym kalibrze. W Polsce, jak Państwo wiecie, sprawy personalne są stawiane często, czy zawsze stawiane jako kwestie kluczowe i tak się czasami zdarza, że nie wszyscy, którzy te stanowiska powinni obejmować i obejmują, tylko to jest nie tylko polski przywilej, tylko efekt demokracji, mechanizmów demokratycznych, prawda? Szukanie dobrego kandydata. Co to znaczy? To znaczy kandydata, który byłby najlepiej zaaprobowany, akceptowalny przez dużą część społeczeństwa, ale zarazem, który byłby jakoś nacechowany politycznie, który byłby osobą, którego dotychczasowe zasługi polityczne, działalność albo którego nazwisko uzasadniałaby tę kandydaturę. Narodowa demokracja uznaje za stosowne zaproponować wysunąć jako kandydata Maurycego Zamoyskiego, który i spełniał, i nie spełniał tych warunków. To znaczy, to jest osoba pochodząca z rodziny arystokratycznej, o wielkiej zasłudze, on pomaga sprawie polskiej. To, że Polska mogła być godziwie w standardach materialnych i politycznych reprezentowana na konferencji paryskiej, to jest między innymi zasługa Maurycego Zamoyskiego, który poza tym, że był działaczem politycznym, sympatykiem narodowej demokracji, jeszcze był osobą, dzięki któremu wsparciu finansowemu wszystko to mogło wyglądać tak jak powinno wyglądać. Uznano z tej strony, że czynnikiem ważnym jest jego nazwisko, to znaczy nazwisko, które łączy przeszłość z przeszłością. To znaczy, że on jest takim pomostem pomiędzy, przez to, że ma takie nazwisko zasłużone dla Polski, nie arystokratyczne, tylko na zasługi, który łączy dzień dzisiejszy z przeszłością, że jest, krótko mówiąc, kandydatem optymalnym. No, słabością tej kandydatury było to, że mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem w Polsce, jakim jest głód ziemi, konieczność reformy rolnej, o której mówią dwie partie niespecjalnie potrafiące ze sobą się porozumieć, znaczy te dwa stronnictwa ludowe i Piast i Wyzwolenie. Dla środowisk ludowych, dla liderów tych środowisk, osoba Zamoyskiego jest osobą politycznie nieakceptowalną w sytuacji, kiedy trzeba oddać głos. To jest osoba, do rodziny Zamoyskich należało wtedy, szacowano w 22 roku, majątki o powierzchni 190 tysięcy hektarów. On co prawda dawał wielokrotnie dowód, że on robi z tego majątku użytek narodowy, to znaczy, że środki, które czerpie z tych majątków, są przeznaczane także na cały szereg, tak było wcześniej, przed 18 i po, na cały szereg ważnych spraw publicznych, no ale tym niemniej polityka ma swoje prawa. No, lider partii, no, zwłaszcza tego Wyzwolenia, ale także piastowcy, także to środowisko bardziej prawicowe, ludowe, no, bardzo trudne politycznie i psychologicznie. No. No ale w każdym razie prawica, ta koalicja, która przez przeciwników określana była mianem hieny, zdecyduje się na tę kandydaturę. Polska Partia Socjalistyczna, o czym Państwu mówiłem, Blaszyński, to jest uznana kandydatura całkowicie naturalna w przypadku tej partii. Stanisław Wojciechowski, ten prezydent, który zostanie wybrany po śmierci Narodowicza, był kandydatem Piasta, a kandydatem Wyzwolenia, no właśnie, został Gabriel Narutowicz, polityk, który był mało znany.
Był mało znany w społeczeństwie, ale był mało znany także na terenie Sejmu, w środowiskach politycznych. No, ja słyszałem, gdzieś przeczytałem taką, nie wiem, czy to jest prawda, bo on był urzędującym ministrem spraw zagranicznych w momencie, kiedy został wybrany. Znaczy pełnił tak, a przedtem był ministrem pracy i robót publicznych. Że on był osobą szerzej nieznaną w obrębie klubu, którego zgłosił nawet. No, no, nie wiem, czy to jest, że tak rzeczywiście było. No. Powodem tego nie są jakieś mankamenty Narutowicza polityczne czy jakiekolwiek inne, tylko to, że to jest osoba do 1918 roku, właściwie 19 roku w Polsce nieobecna. On, jak Państwo wiecie, jest, znaczy w ogóle to nie jest człowiek polityki do tej pory. On wyjeżdża na studia do Szwajcarii, pracuje na Politechnice, potem zakłada firmę, buduje elektrownie wodne i wraca do Polski w roku 1919, uznając, że te swoje doświadczenia polityczne, niewielkie, ale środki finansowe, znajomość funkcjonowania systemów zachodnich, no, że on będzie mógł tym służyć w Polsce. I tak tę funkcję pojmuje. To znaczy jest przekonany o tym, że chce w najlepszym tego słowa znaczeniu służyć temu powstającemu do niepodległego bytu państwie. No, jeśli idzie o tryb wyboru, to wygląda on w ten sposób, co potwierdza tezę o tym, że Narutowicz jest osobą słabo znaną, nie braną pod uwagę jako taki kandydat, który może, taka osoba, która może zajść wysoko w tych głosowaniach, a zwłaszcza być wybrany, że w pierwszym głosowaniu on uzyskał 11% głosów. No. Więc to jest dowód na to, że mamy do czynienia z kandydatem, który w tych przedbiegach traktowany, nie był traktowany na pewno jak faworyt. No ale dlaczego zostaje wybrany? No dlatego, że dzięki temu trybowi wyborczemu, znaczy temu sposobowi wyboru, mamy do czynienia z przerzucaniem głosów. To znaczy wszyscy ci, którzy nie chcą głosować na kandydata prawicy, albo nie chcą, albo z jakichś taktycznych, albo politycznych powodów tego robić nie mogą, przerzucają głosy i mamy do czynienia, odpada kandydat, może jeszcze jednego wymienić trzeba, kandydata mniejszości narodowych, klubów mniejszości, profesora językoznawcy Jana Baudouin de Courtenay. Były takie żart, że on ma nazwisko francuskie, to na pewno nie może zostać pierwszym prezydentem Polski z takim nazwiskiem. No. No więc w momencie, kiedy on przeszedł, a on był kandydatem klubów mniejszości, one zajmowały dużą pozycję, one prawie 100 posłów miały w Sejmie. No więc następuje ten proces przerzucania głosu. No? Z wstrzymywaniem się z Piasta, tej Witosa, który z powodów no, etycznych, moralnych, politycznych uważa, że nie można głosować, nie można popierać nie kandydata prawicy, ale takiego kandydata prawicy, to znaczy Maurycego Zamoyskiego. No i dochodzi do spotkania, w którym, co wywołuje ogromne zdziwienie na sali i potem obiega Warszawę lotem błyskawicy, dochodzi do spotkania Maurycego Zamoyskiego i Narutowicza, w którym wygrywa Narutowicz. Z punktu widzenia formalno-prawnego mamy do czynienia z sytuacją, która nie budzi jakichkolwiek wątpliwości, to znaczy ta procedura, tryb został dotrzymany. No, natomiast otwiera się sytuacja polityczna, to znaczy mamy do czynienia z jednej strony z przygotowaniami, zaraz o tym powiem, podjętymi przez Eligiusza Niewiadomskiego, to znaczy przez zabójcę, a z drugiej strony rozpoczyna się gra wokół tej sprawy. Gra, która praktycznie rzecz biorąc ma trochę wymiar symboliczno-prestiżowy, no bo przypominam kompetencje tego wybranego prezydenta. On naprawdę nic nie może. To jest walka o symbol. To jest walka o zaznaczenie wagi, czy podkreślenie, czy zaznaczenie wagi swojej pozycji politycznej przez obóz, który wystawił Zamoyskiego, a nie walka o władzę, bo ta władza nie leży w przestrzeni kompetencji prezydenta. Ona jest w tej przestrzeni, w której wybierano prezydenta. No. Więc taktyka, która
na którą decyduje się prawica, nie mogąca się z tym werdyktem pogodzić, sprowadza się do próby niedopuszczenia do wyboru. To znaczy scenariusz jest taki, to zresztą widać w tekstach, które wówczas zostaną opublikowane, zaraz o nich powiem, żeby przede wszystkim spowodować, wywołać, no nie chcę powiedzieć zamieszki, bo to na pewno nie było intencją, ale takie podgrzewać nastroje polityczne poprzez podkreślanie, że ten kandydat nie jest kandydatem zawdzięczającym swój wybór, ten prezydent nie zawdzięcza swojego wyboru głosom polskim, tylko nie polskim, bo taką argumentację stosowano, zaraz jeszcze o tym powiem. No i wywrzeć tym samym pośrednio presję na Narutowicza, którym czytając gazety i widząc, co to się dzieje, mógł sobie pomyśleć, Jezus Maria, co ja zrobiłem, że ja się zgodziłem przyjąć ten wybór z takiej strony, to znaczy ze strony części posłów polskich, ugrupowań polskich. To jest rachuba zresztą fatalna, bo znaczy zła, fałszywa, uruchomiona na użytek tej taktyki, którą narodowa demokracja przyjęła i ustąpić na przykład, prawda? Osobą, która wystąpiła, znane są dzisiaj te teksty, wielokrotnie się o nich mówi, przywołuje się, która najostrzej, czy najbardziej sugestywnie może, bo to nie były wystąpienia ostre w sensie epitetów czy sformułowań, które w nich padały, który występował, był Stanisław Stroński, wybitny romanista, profesor uniwersytetu, a zarazem publicysta i redaktor jednego z najważniejszych wówczas dzienników, który nosił tytuł Rzeczpospolita. I on opublikował cykl takich tekstów po wyborze, w których zawarta była ta taktyka, o której Państwu wspomniałem. To znaczy mianowicie z jednej strony w sposób kontrolowany wpłynąć na podgrzanie atmosfery, ale teza, że grał na jakieś rozwiązania siłowe? Absolutnie nie. Tego w tych tekstach nie ma. Tworząc atmosferę, która pośrednio wpłynie na samego prezydenta elekta, który wyboru nie przyjmie. No można te teksty, one się dzisiaj układają, znaczy z dzisiejszej perspektywy można w nich widzieć taką klasykę takiej publicystyki, która jest bardzo emocjonalna, niesłychanie sugestywna i która dla wnikliwego czytelnika robi na wnikliwym czytelniku wrażenie sugestiami, które są w niej zawarte. On na przykład, bo mówi się, jest taka skłonność, trochę taki stereotyp, życie polityczne w Polsce było bardzo ostre w tej wymiarze dyskusji publicznej, prawda? To po tych wypadkach gdańskich mówiono o tym, że to jest taka zła tradycja. Te teksty nie są ostre, te teksty są fatalne, jeśli chodzi o interpretację rzeczywistości, bo logika, którą się posługuje Stroński, jest właśnie taka, o jakiej przed chwilą powiedziałem, to znaczy to jest prezydent, to jest osoba, która nie miała prawa przyjąć tego wyboru, prawa o charakterze moralnym, bo on nie podważa prawa rzeczywistego, procedury, z tego względu, że głosującymi na niego posłami, czy wybierającymi go posłami byli posłowie, które reprezentują kluby mniejszości narodowych, a nie polskie. No. To jest ułomna rachuba, dlatego że na przykład, co to znaczy klub polski? No w klubie PPS-u byli posłowie pochodzenia żydowskiego, prawda? No więc to nie można powiedzieć, że PPS jest klubem polskim, a klub niemiecki, czy żydowski, czy ukraiński jest niepolski, prawda? No to jest taktyka, to jest konstrukcja powołana do życia do tego, żeby się odnieść do sytuacji, czy przy użyciu tej konstrukcji. To jest publicystyka dobra z punktu widzenia sugestywności, niesłychanie porywająca. To znaczy, to jest taki kontakt z tym tekstem, pozostawia do sytuacji, zaczynamy czytać ten tekst, czytamy ten tekst drugi czy trzeci raz, to intencja jest już widoczna. Ale po pierwszym kontakcie, tak, ten człowiek ma rację, prawda? Stała się rzecz straszna.
został wybrany prezydentem Polski. Pierwszym prezydentem w dziejach, w pierwszych wyborach prezydenckich w historii Polski. Człowiek, który tego wyboru nie powinien przyjąć, bo ta część posłów, których głosami został wybrany, nie spełniała najważniejszego warunku. Tylko jakiego warunku? No nie istniejącego w żadnym prawie, prawda? Oni nie są Polakami, więc on wprowadza zamiast normy konstytucyjnej normy o charakterze emocjonalnym, narodowym, nacjonalistycznym. No. Teraz pytanie, bo musimy tu wprowadzić na scenę Eligiusza Niewiadomskiego. Prawda? Jest taka, była taka teza stawiana po zabójstwie, po zamachu i ona jest częściowo dzisiaj także stawiana przez niektórych historyków piszących o tym, że Stroński, ta prasa narodowa, to znaczy atakująca Narodowicza, wywołała taki klimat, stworzyła taki klimat, którego efektem, z którego czerpał natchnienie Niewiadomski. To jest teza absolutnie nie do przyjęcia. To znaczy, no nie wiemy, czy Niewiadomski czytał gazety, czy czytał teksty Strońskiego, czy nie, bo o tym w trakcie procesu mowy nie było. Ale to jest człowiek, który był, działał świadomie politycznie, z pełną polityczną premedytacją, uważając, że nie tylko sam wybór Narutowicza jest zły, symbolicznie zły, tylko że w Polsce dzieje się źle od 1918 roku. Tą osobą, pewnie Państwo o tym słyszeli, która miała być zastrzelona, którą on definiował, czy której on przepisywał wszystkie najgorsze rzeczy za osłabianie Polski, za wprowadzanie demokracji, to jest śmieszny zarzut, prawda? Że Piłsudski jest odpowiedzialny za te szybkie wybory, a nie za wybory 22, tylko za te wcześniejsze z 1919, które osłabiają państwo, które dzielą Polaków. No to jest człowiek, który myśli kategorią absolutnie, tylko zupełnie niedemokratyczną. Tej rzeczywistości zupełnie nie rozumie. Dla niego wprowadzenie standardu, który jest standardem oczywistym, i to nie w Polsce, tylko mieści się w klimacie Europy po I wojnie światowej. Cała ta Europa przesuwa się trochę na lewo. Cała. No? Pod wpływem wielkiego konfliktu. I to znakomicie Piłsudski rozumie, który może zostać dyktatorem, ale uważa, że z punktu widzenia interesu narodowego i państwowego Polska powinna przyjąć tryb ładu demokratycznego. Więc on wyraźnie o tym w czasie procesu mówi. Niewiadomski. Celem moim za odpowiedzialność, za sytuację polityczną miał być Józef Piłsudski. On zresztą do tego zamachu przygotowywał już, dopytywał, bo Piłsudski miał być w miejscu publicznym w Warszawie jakiś czas wcześniej. Nie przyjechał tam, ten zamach spalił na panelce. Zwróćcie uwagę, co ciekawe, co by się stało, prawda? Losy polskim się zupełnie inaczej potoczyły, prawda? Dochodzi do wyboru na Narutowicza i to miejsce w jego świadomości Piłsudskiego, on zresztą też używa takiego, że to jest osoba symbolicznie. No, przecież Narutowicz, on nie wyposażał Narutowicza w tę całą winę, którą przypisywał Piłsudskiemu. Narutowicz nie jest za to odpowiedzialny. Jest odpowiedzialny za wybór, ale jest symbolem tego wszystkiego, demokracji, zróżnicowania, tego wszystkiego, co jest konsekwencją drogi ustrojowej, którą idzie Polska, tego ładu ustrojowego. Zastrzega zresztą, że tak jak w przypadku Piłsudskiego, sam Piłsudski jako człowiek mógł być osobą czcigodną, używa takiego słowa, dobrą. Natomiast w sensie politycznym to, co robił, jest dla niego absolutnie nie do przyjęcia. Zamach na Piłsudskiego nie dochodzi do skutku, a poza tym nie miałby takiego wyboru, no bo Piłsudski nie przyjmuje urzędu. No, więc jako kto miałby być zabity? Już do tej pory był naczelnikiem państwa, no, czymś w rodzaju prezydenta, ale nie pochodzącego z wyboru. Zostaje wybrany Narutowicz i mamy do czynienia z zabójcą. No okoliczności są pewnie Państwu znane. Eligiusz Niewiadomski jest historykiem sztuki, zupełnie niezłym malarzem. Dowiaduje się, że w tego dnia
jaki będzie kalendarz prezydenta tego dnia, że odwiedzi Zachętę i w sytuacji, w której politycy nie są strzeżeni, nie ma ochrony, biura ochrony rządu, ani tego typu instytucji. Kiedy Gabriel Narutowicz przyjeżdża do Zachęty, strzela, zabijając prezydenta, znaczy Narutowicz ginie na miejscu. No. Wtedy mamy do czynienia z rozpoczęciem tej, z nabraniem innego charakteru tej kampanii prasowej, o której mówiłem. Czynny tutaj zapisuje się tutaj tak, że Stanisław Stroński takim tekstem, który też jest bardzo często przywoływany, tyle tylko, że jest przywoływany w złym kontekście, bo te osoby niekoniecznie czytają te teksty, mówią ciszej nad tą trumną, prawda? Bo to jest tekst, który nie brzmi dobrze, ale co to znaczy? To znaczy nic się nie stało, nie ma co krzyczeć, bo nic się nie stało, tylko zabito prezydenta. Nie. To znaczy intencja jest następująca, treść tego tekstu jest następująca. Odpowiedzialność za zamach, który potępiam i który potępia mój obóz polityczny, ponosi ten, który wystawił Narutowicza na sztych. Zresztą zwróćcie uwagę, bardzo charakterystyczne myślenie spiskowe, prawda? To jest taka logika, że ten Narutowicz to właściwie jest prezydentem, a kto go wypchnął na tą scenę? No to jest ręka, on mi wyraźnie pisał przedtem, to jest ręka Piłsudskiego. Prawda? I mamy do czynienia w ciągu najbliższych dni z taką kampanią, czy tak można to nazwać, która ma na celu bierze za intencję polityczną powołanie do życia sprawcy. Prawda? To znaczy obóz narodowy zaczyna się wycofywać, to znaczy zaczyna się dystansować od Niewiadomskiego. Słusznie zresztą podkreślając, że Niewiadomski był z obozem narodowym związany, owszem, ale się z tym obozem rozstał i to bardzo dawno, bo jeszcze w okolicach poprzedzających i to sporo wybuch I wojny światowej. Być może został przy poglądach narodowych, ale na pewno nie był związany, działał sam, to była jego indywidualna decyzja i obóz polityczny nie ponosi za to odpowiedzialności. Natomiast przeciwnicy, bo oni się wtedy uaktywniają, to znaczy przeciwnicy prawicy, czyli środowiska liberalne, lewicowe, nie, które uważają, że to jest bardzo dobra okoliczność dająca możliwość eliminacji politycznej Endecji, to znaczy przypisania Endecji, czyli prawicy narodowej do tej zbrodni po to, no żeby można było ją już napiętnować i żeby ona do końca świata funkcjonowała jako środowisko polityczne ponoszące odpowiedzialność za to. Tam się toczą bardzo, no, nie wiem czy to jest dobre określenie, humorystyczne, także spory w prasie o to, w jakim stanie mentalnym był Niewiadomski, dlatego że on w lutym 1918 roku miał wypadek, nie wiem czy wskakiwał, czy wyskakiwał z tramwaju i uległ wypadkowi. No, toczono polemikę, co mu się wówczas stało, to znaczy w jaką część ciała się uderzył. W zależności od części ciała miało to oznaczać, że on jest albo zdrowy psychicznie, albo nie, prawda? On się obie nogi sobie złamał, wskakując czy wyskakując z tego tramwaju, prawda? Więc zwróćcie uwagę, że to jest trochę podobne do stycznia tego roku, prawda? Do Gdańska. To jest trochę, to znaczy, że tutaj dochodzi do dramatycznej sytuacji, no i teraz trzeba wykorzystać to politycznie. No. W tle tego wszystkiego ta sprawa jest nie do końca wyjaśniona, nie ma wystarczających dokumentów. Były plany pójścia za ciosem, to znaczy myślę tutaj o stronie lewicowej. Takie sugestie doszły do Piłsudskiego, który to natychmiast zablokował, mianowicie wykorzystania tej sytuacji do tego, żeby się dobrać do skóry, to znaczy żeby zainscenizować coś, co byłoby taką trochę zemstą na prawicy, no ale zemstą krwawą bardzo. No, to znaczy te teksty, które się ukazywały w prasie socjalistycznej, można byłoby także tak przeczytać, prawda? To znaczy mamy do czynienia z tak strasznym wydarzeniem i z tak ewidentną odpowiedzialnością jednej z partii politycznych, że taka coś w rodzaju zemsty, czy też krwawej zastrzelenia kilku
jej najbardziej takich prominentnych przedstawicieli byłoby uznane, że coś absolutnie oczywistego. Mamy w Polsce sytuację, która w sposób ewidentny dzieli nas, no nie wiem czy o włos, czy o centymetr, czy o metr, ale pokazuje bardzo niewiele od konfliktu wewnętrznego, od wojny domowej. No. Osobą, która, dzięki której do tego nie dochodzi, jest Piłsudski, który wszystkie tego typu pomysły tłumi i którego decyzją jest objęcie, desygnowanie na stanowisko szefa Rady Ministrów swojego przeciwnika politycznego od dłuższego czasu, generała Władysława Sikorskiego, który wtedy wchodzi na scenę polityczną, który jest traktowany jako wojskowy, jako osoba, która jest niezwiązana z żadną partią polityczną. Jego obowiązkiem, celem tego rządu jest zaprowadzenie spokoju, to znaczy doprowadzenie do sytuacji, w której będzie można wybrać kolejnego prezydenta, pociągnięcia ewentualnych winnych do odpowiedzialności. Myślę nie tylko o Niewiadomskim, bo to jest oczywiste, ale są starcia w Warszawie, które obie strony obwiniają się, zaraz po wyborze, obie strony obwiniają się za inicjowanie tych wydarzeń, podgrzewanie atmosfery na ulicach, ale tam są ofiary śmiertelne także. Więc obowiązkiem rządu Sikorskiego, tym jego podstawowym zadaniem było opanowanie sytuacji i zaprowadzenie spokoju. Konsekwencją polityczną bezpośrednim następstwem była oczywiście konieczność wybrania nowego prezydenta. Został tym na to stanowisko wybrany kandydat Piasta, Stanisław Wojciechowski, który uważano, że jest tak samo dobrym i tak samo złym kandydatem, jak był Narutowicz, to znaczy na pewno nie należącym do tych pierwszej ligi polityków w Polsce. Wybrany został takimi samymi głosami, to znaczy struktura głosów, ta obecność idąc tokiem logiki Strońskiego była taka sama, to znaczy wybrano go głosami niepolskimi, mówię to w cudzysłowie. No żadnej oczywiście kampanii, protestów nie było. Endecja przyjęła, czy prawica przyjęła porażkę swojego kandydata z pokorą i polskie życie polityczne zaczęło się toczyć dalej. Natomiast chciałem na koniec jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, mianowicie odnosząc się jeszcze na moment do tekstów Strońskiego, do tej logiki, którą on wówczas uruchomił. To jest dowód, jak z jednej strony zacietrzewienie polityczne, źle pojęty patriotyzm, bo jego nie można go odmówić mu tego, prowadzi do fatalnych następstw, dlatego że teza, która jest zawarta w tych wszystkich tekstach, to znaczy teza, że przedstawiciele mniejszości nie mają wybierać prezydenta, zwróćcie uwagę państwo, jest de facto podważaniem ładu konstytucyjnego, prawda? Konstytucja marcowa to jest konstytucja państwa, w którym co trzeci obywatel nie jest narodowości polskiej. Co najmniej. Prawda? Bo mniejszości narodowe, zwłaszcza ukraińska mniejszość, uważała, że ją się źle liczy, że jest jej znacznie więcej. Więc ten współczynnik 30% oznacza, że co najmniej co trzeci obywatel tego państwa jest Polakiem narodowości niepolskiej. Czytając te teksty, czy dowiadując się z tej praktyki, z tego sposobu myślenia, którego orędownikiem czy wyrazicielem jest Stroński, no, że oni właściwie są obywatelami nie mającymi tych podstawowych praw. On tam jeszcze pozwala sobie na stawianie takich tez, że jeśli prezydent został, co jest absolutnie nie do udowodnienia, to znaczy bezsensowne, nie mające związku z rzeczywistością, że jeżeli prezydent został wybrany głosami mniejszości, no to on będzie zależny od tych mniejszości. A mniejszości, jak wiadomo, są wrogie Polsce. No? Więc to jest coś fatalnego, co na użytek sporu partyjnego, sporu, który nie toczy się o władzę de facto, realną, tylko o władzę symboliczną, zostaje. Mówiono po jakimś czasie, że poza samą śmiercią Narutowicza, jednym z najbardziej fatalnych następstw tego wszystkiego
są te tezy, które zostały, czy te konstrukcje myślowe, które zostały wówczas zaprezentowane, które mogą odgrywać rolę i będą pamiętane w rzeczywistości, w której powoli się będzie zapominało o okolicznościach zabójstwa, temperatura będzie się obniżała. Natomiast no, powstało także takie, to jeden z publicystów reagujący, podsumowujący tą kampanię, mówi, że już się pojawiły takie głosy, że właściwie Polska nie tyle stoi w obrębie poważnego konfliktu wewnętrznego, to mającego, czy mogącego przybrać charakter wojny domowej, że także konfliktu o charakterze narodowościowym, prawda? Że będziemy mieli do czynienia z początkiem konfliktu, z poważnego sporu wewnętrznego o charakterze narodowościowym. No, tak się nie, na szczęście nie stało, co nie znaczy, że problem narodowościowy dało się zażegnać, a już przechodząc do konkluzji, kończąc, można powiedzieć, że to jest wydarzenie, które zostało w pamięci w życiu politycznym do końca, które wykopało, znaczy dopełniło podziałów. To znaczy ten podział, te podziały, które istniały wcześniej, o których wspominałem, nie podziały tylko na prawo i lewo, tylko podziały, które odnosiły się do zachowań orientacyjnych sporów jeszcze sprzed I wojny światowej, przez zabójstwo Narutowicza zostały tak wzmocnione, że praktycznie rzecz biorąc mamy do czynienia, no już zresztą zaraz po zamachu używano takich pojęć dwa obozy polityczne. Ale dwa obozy polityczne, pomiędzy którymi nie mówię o porozumieniu jakimś, ale o dialogu, no, że on jest niemożliwy. No, uruchomiono także taką tezę, ona chyba jest zbyt daleko, że dwa narody. No, że Polacy przez to zabójstwo i stosunek do tego zabójstwa zostali postawieni wobec sytuacji tak daleko idącej nieakceptacji obozu przeciwnego, że mamy do czynienia z fatalną konsekwencją. No, mówi się także o tym, że jednym, tylko że to jest raczej teza o charakterze publicystycznym niż znajdująca odzwierciedlenie w źródłach, że to, co się stało, jest jednym z ważnych faktów, który genetycznie leżał u podstaw zamachu majowego. To znaczy, że Piłsudski dochodzi do przekonania, być może takie przekonanie żywił przed zamachem, że ta konstrukcja, do której powstanie, myślę o konstytucji 21 roku, do której powstania swoim działaniem politycznym, swoim szacunkiem dla ładu demokratycznego, on przyłożył rękę, jest konstrukcją, która z punktu widzenia interesu państwa, interesu narodu, no to jest oczywiście teza, można z tym polemizować, jest szkodliwa. No? To znaczy trzeba przebudować ten ustrój w kierunku takiego, który będzie wzmacniał władzę wykonawczą, wzmacniał narzędzia, przy pomocy których interesy państwa będzie można chronić. No? Zwieńczeniem zamachu majowego, do którego dochodzi w roku 1926, jest nie tylko to, co się dzieje bezpośrednio po nim, zmiana o charakterze personalnym, zmiana klimatu politycznego. Tym najpoważniejszą, tą najpoważniejszą zmianą jest nowa konstytucja, która zostaje uchwalona w roku 1935 i o której to konstytucji można powiedzieć, że ona jest antytezą ustawy 1921. Jeśli pozwoliłem sobie na taką metaforę, że wahadło władzy w marcowej jest wychylone w kierunku parlamentu i mówi, że to jest sejmokracja i tu rządzą partie polityczne, na które się których działaniom przygląda się bezradny prezydent, no to w ustawie 1935 to wahadło zostało wychylone w kierunku prezydenta, który zostaje wyposażony w tak poważne kompetencje, że sympatyzujący zresztą z tą ustawą publicyści mówią, że to jest właściwie władza absolutna. Kompetencje prezydenta odpowiadają właściwościom władzy absolutnej, dlatego że on nie musi być absolutnej w tym sensie, że on nie jest przed nikim odpowiedzialny. Ta konstytucja zakładała, że odpowiedzialność prezydenta to jest wobec Boga i historii. No. Więc nie ma żadnego doczesnego organu, który by prezydenta kontrolował, odwoływał, przywoływał do odpowiedzialności.
No więc jeśli by szukać jakichś konsekwencji o charakterze krótkoterminowym i długoterminowym, to wydaje mi się, że mamy do czynienia z takimi właśnie, to znaczy z fatalnymi konsekwencjami na poziomie komunikacji politycznej i życia politycznego, tej geografii politycznej, a z dalekosiężną konsekwencją, no właśnie taką, to znaczy, że tym, co jest oczywiście także do dyskusji, do rozważań, że tą konstrukcją polityczną, która z punktu widzenia interesów Polaków czy narodu polskiego będzie lepsza, jest ta konstrukcja polityczna, która się przeobległa w kształt ustawy 1935 roku. Dziękuję bardzo.